No dzień dobry, to ja, Andzia ze Zagrodu. Siedzę we wlaczkach, ciepły cwyter obleczono. Coś mnie muli tak we wgardle jakoś mędzi. Zimno tak się robi, że dur wzym zgęźlało. Zgurdzono we w kłębek się zwinąłam i myślę, chyba ciepli mi będzie, jak se pomyślę, że Klara latoś dopisała. Łec same wiosny. He. Wspominki będą lepsze jak herbata zaparzona. Wiem, jeden z drugim to by mi kozał se tuchnę se sidnąć, ale mów co chcesz, no nie lubię. No trochę się nawet świeżało. I do Malborka wesołą karadeją my jechali. Zamiast gnić we wyrach, pół wsi się w środku nocy na przystanku skrzykło. To i my pojechali. Jeno bez sołtysa, ryf nie wiada czemu nie jechał. Tego mojego szczyna też gdzie nam. Zrazu nie chciał jechać, bo same łebskie dziecioki będą. Ale dzień przed wyjazdem mu powiadom, no odychłeć. Litość go wzięła, że mu tak mędze to pojechał. Jeszcze ino zapowiedział, żeby mu sznytek naszykować. Z gzikiem i sznytlochem. I te szczelające suche kiełbasy. Oj, wesoły autobus my zrobili. Wiadomo, że tylko po drodze na Zot, bo w tamte stronę to we fotelach my się rozczapili. Bitych 6 godzin łażynio po Malborku. Przewodnik taki nasz stramowany, że ho, ho. No i pierw zapytał, a skąd żeście sum? Nie, to jakoś inaczej było. Skąd państwo przyjechali? A jedna ta istno z naszych powiadom mu, no ze Starskiego my przyjechali. Istny gieroi chwiłkę myśli i powiado, aha, trochę my się z niego nachichrali. Ci padą, mieno się słyszało, tu refektarz, tu kuchnia, tam skrytka. Te zakonniki średniowieczne to chyba jeno szamali i nic więcej. My też, łebiot po wszystkim jakiśmy w ciągli. Jeszcze ten mój mały gzup swoją jakę tam zostawił. Szukał potem na sznupu książce te knajpy, żeby mu tą jakę pocztą wysłali. I tej znajdła się. A się nie staluj, że nie wiesz, co to sznupu książka. Ja tam amerykańskich terminów nie trawię. Facebook to mówią. Lipiec minął jakoś tak, że pełno plutów po deszczu było. Ale w sierpniu rych nie wiada było, czy Klara dopisze we Władpust, jak to mo się u nas od wiek wieków 15. Ale było ciepluśko. Na mszy znowu orkiestra ze zgrodziska gra. No tero bez nich to dur chrzpycia to by było. Matka Bosko ciągle ta sama, ale jak grajki jakie są, to oż tak jakoś modlić się wiara lepiej umie. Tej, niby już wszystka wiara wie, że na podniesienie rąbią w bębny, ale i tak jedna w pierwszej ławce jak chycła, to by se giry poździerała. No zlękła się. Ale nie tylko z tego mi się chichrać chciało, bo to jest tak, od początku muszę. Moda się zrobiła, że stare chłepy lubią się nalotać, unorać i skatajć. Ranmagedon to się nazywa. Też bym se tak polota, skataiła i na te unoranie to mi jakoś tak nie leży. Ci padom, we Carskim też mamy dwóch takich istnych. Waldek Łetkustra i Darek mój kuzaj, ten Łetrzajków cichy, geny szorczów ci powiadom nie do zdarcia. No ci, to jak idą lotać, to tak, żeby se giry pogubili. No i przed to ich oszpycałam na tej sznupo książce. Fakt. Sznupy mieli unorane, jak używane myszy wyścigowe. A tero, parę dni później we w kościele, na mszy odpustowy normalnie jak eleganty z Mosiny, wysztafirowani jak prezesy. We w telewizorni godają, że nie szata zdobi człowieka, se myślę, no, Ranmagedonu nie widzieli. Po kościele, wiadomo, festem był Władpust. Dla mnie to stan podwyższony czujności. Fanty wygrane trzeba było wydawać. Ci padom, czego tam nie było,
klunkry do łazienki, do garażu i co nie tylko. Wiara już wie, że nagrody są fifne i się zjeżdżają z całej gminy. Flaków na morgi nagotowane, Klara dopisała, Josie wysiekłam i zanim wyszłam ze chaty, to jeszcze ze stołka sprysłam, jak łekno zamykałam. Tej, taki szwung miałam, że ino te cyferki żem szpytała, żeby sprawdzać wygrane. Dostaję porę tych cegiełek, sprawdzą, ale sznupy już do góry spod kluka nie podnoszę. Kątem łeka ino widzę, że dyrdą jakby spłodnik jakiś. I mówię, wygrała pani akcesoria kuchenne i kryślę tam na tej kartce. Podać płyn do mycia statorów czy kwirlejkę? Tej słyszę, że się łyna chichro pod kluką. Zamyślę z gorym moczy co? Patrzę tej siora moja. Od tej chwili każdemu we wślepia zaglądam. I tobie też radzę. Jak z wiarą godasz, to patrz we wślepia, z kim godasz.